Witam Państwa i zapraszam na forum gospodarcze. Ochrona mienia, firm, zakładów pracy, hal produkcyjnych, wartownicy, a z drugiej strony nowoczesny system monitoringu. Jakie są największe problemy tej branży, a jakie największe wyzwania? O tym w naszym programie. Wykrycie pozostawionego bagażu, śledzenie obiektu z wykorzystaniem kamer termowizyjnych czy aż 26-kilometrowy zasięg kamery. To wszystko jest możliwe dzięki stosowanym obecnie w branży ochrony nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Ale ochrona to oczywiście nie tylko nowe technologie, to przede wszystkim ludzie. Według szacunków w tej branży pracuje w Polsce kilkaset tysięcy osób. Dla porównania liczebność polskiego wojska w ubiegłym roku wyniosła 100 tysięcy żołnierzy. Pracownicy ochrony rekrutują się głównie ze służb mundurowych, policji, wojska i więziennictwa. Przykładem może być pan Wiesław Kościański, który przed zatrudnieniem się w Agencji Ochrony przez wiele lat pracował w policji. Ja pracowałem początkowo w Sopocie w komendzie, potem pracowałem w Gdańsk-Przymorze, z siedzibą na Żabiance, byłem dzielnicowym. No, miałem parę tysięcy mieszkańców pod sobą, raczej układało mi się dobrze w policji. Odszedłem po 25 latach, ponieważ znam problem matykę tego tematu. Jak większość policjantów zna swoją pracę, wiemy, na czym ta praca polega. Dlatego firmy ochrony korzystają z naszych usług, chętnie przyjmując nas właśnie do pracy. Ochrona mienia, obiektów przemysłowych, hal, magazynów dzieli się na tzw. ochronę fizyczną, wykonywaną przez pracowników zatrudnionych w wyspecjalizowanych agencjach oraz elektroniczne systemy monitorowania i alarmu. W centrum logistycznym w Kowalach koło Gdańska znajdują się trzy hale magazynowe o łącznej powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych. Każdy budynek ma swoją portiernię, obiekt ochraniają wartownicy. Dodatkowo zainstalowany tu został cyfrowy system monitoringu. Umowy z naszymi najemcami są skonstruowane pod tytułem całkowitej takiej obsługi magazynowo-biurowej, tak? Więc wynajmujący świadczy usługę z tym związaną i jednocześnie jest punktem jakby istotnym ochrona mienia naszego klienta. Portiernia wjazdowa posiada centralę alarmową, nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Na monitorach wartownicy obserwują obraz ze wszystkich kamer. Mamy samochód osobowy, którym dokonujemy objazdów terenu. Dodatkowo posiadamy czytniki, gdzie w danej strefie dokonujemy odczytów przy obchodach i oprócz tego posiadamy napadowe czytniki również, gdzie w przypadku zagrożenia stwierdzonego bezpośrednio przy zagrożeniu moim osobistym lub obiektu włącza się taki przycisk napadowy i niezwłocznie powinien się zjawić na terenie samochód patrol interwencyjny. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa to jeden z podstawowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców nie dostrzega potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa w zakładach pracy. Dlatego my, pracodawcy Pomorze, w dalszym ciągu staramy się edukować przedsiębiorców poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń z tego zakresu. Ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa w dużych obiektach publicznych i nie chodzi tylko o imprezy masowe. Na co dzień stadion Energa Gdańsk patrolują nie tylko wartownicy, jest tu też rozbudowany system monitoringu. Monitoring stadionu
Jest to ponad 430 kamer, dokładnie 436, jeśli dobrze pamiętam, które no, pilnują, są okiem, tak, i pilnują bezpieczeństwa też tego mienia. Oczywiście podgląd na te kamery ma ochrona. Dodatkowo również kierownik bezpieczeństwa może pilnować i mieć pogląd do kamer. Innym powstałym w ostatnich latach wielkim obiektem jest hala Ergo Arena, leżąca na granicy Gdańska i Sopotu. Zabezpieczenie mienia jakby można określić w dwóch formach. Jest to zabezpieczenie fizyczne w postaci pracowników firmy zewnętrznej, którzy zabezpieczają nasz obiekt, oraz monitoring. Do tego można dodać jeszcze kontrolę dostępu i systemy elektroniczne, które funkcjonują w obiekcie, i jakby na tym obsadza się cały system zabezpieczenia obiektu. Największym problemem w tej branży jest znalezienie i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników do ochrony fizycznej. Spowodowane jest to niskimi stawkami za godzinę. W Forum Gospodarczym dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat ochrony firm. Jesteśmy w siedzibie Pracodawców Pomorza, a gośćmi programu są Ireneusz Damps z City Security Gdańsk oraz Mateusz Zapotoczny, Hikvision. Panowie, na pierwszy rzut oka wydaje się, no właśnie, co to jest za temat? Ochrona to jest takie oczywiste, ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę choćby jedną liczbę, że to jest około 300 tysięcy ludzi w Polsce, którzy się tym zajmują, to zaczniemy zmieniać zdanie. Problemem są ludzie, którzy muszą być osobami wykwalifikowanymi, a dodatkowo muszą być to ludzie, którzy czują tą branżę i robią troszeczkę ze smykałką, ze względu na to, że służą kolejnym ludziom. Czyli to są, ale to są głównie mundurowe służby, prawda? Byli pracownicy. I chyba też tu się pojawiają te problemy, że to są często ludzie już w zaawansowanym wieku, bądź też z orzeczoną rentą. Tak. Tak wygląda rzeczywistość w wielu przypadkach. Tak wygląda rzeczywistość, co też związane jest z naszym prawem i mogą sobie te osoby jakby może dorabiać do danej branży, ale też jest ukłon ze strony firm, które pozwalają na taką też pracę, chociaż nie w każdym aspekcie taki człowiek może wykonywać pracę, bo problem jest, jeżeli jest na przykład budowa i człowiek o, może powiedzieć, złą kondycją fizyczną jest na tej budowie, to tak naprawdę nie powinien świadczyć usługi w tym zakresie, bardziej powinien mieć to rozwiązanie pracując w monitoringu, co jest jakby rozwiązaniem na ochronę fizyczną. Czyli ludzie i technologie. Tutaj pan Mateusz, mówimy o monitoringu, ale to jest takie wyświechtane słowo, prawda? Dokładnie. Wszystkim nam się kojarzy, no wszędzie jest monitoring, ale tu nie o takie rozwiązania chodzi. Tak, tutaj chodzi o rozwiązania troszkę bardziej zaawansowane, rozwiązania, które będą w stanie wspomóc tych pracowników ochrony. Jeżeli sobie wyobrazimy takiego przykładowego pracownika, który siedzi w centrum monitoringu i ma do dyspozycji 50, 60, nawet czasami 120 kamer, to po pewnym czasie on z tych kamer nic nie jest w stanie wyłuskać, tak? On nic z tego nie widzi. I my tutaj wchodzimy z nową technologią, z analizą obrazu, z analizą behawioralną, która jest w stanie dla tego pracownika wyłuskać informacje i wysłać mu precyzyjnie to, co on potrzebuje, czyli sytuacje niepożądane. Co to jest analiza behawioralna? To jest analiza, która analizuje, znaczy sprawdza, jak wygląda zachowanie ludzi, powiedzmy, czy obiektów na danej scenie. Mamy tutaj do dyspozycji chociażby coś takiego jak wykrycie intruza, czy wykrycie osoby, która szwenda się przy terenie. Czyli na przykład osoba, która stoi przy bankomacie, kręci się przy nim i przebywa tam zbyt długi czas. To jest już sytuacja, która powinna być alarmowa i która powinna już wysłać informację o tym, że coś tam się niedobrego dzieje. Do dyspozycji mamy również detekcję twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, tak? Wykrycie na przykład przekroczenia wirtualnego płotu. Coś, co wspomaga tych pracowników ochrony, oni nie muszą nadzorować, patrzeć na te wszystkie kamery, bo wiedzą, że dostaną tylko właśnie ten moment, tą sytuację, która jest, wymaga jakby ich interwencji. Wirtualny płot? Wirtualny płot. Jak to wygląda? Na czym to polega? No, kamera patrzy, powiedzmy, wzdłuż jakiegoś terenu, wyrysowujemy linię, deklarujemy, jak wygląda wielkość obiektu, który ewentualnie ten płot nie może przekroczyć, tak, bo to w tą stronę, i kierunek przekroczenia. Więc możemy z jednej strony wykryć osobę, która nam przyłazi przez ogrodzenie, że tak powiem, ale równie dobrze możemy wykrywać na przykład pojazdy, które się poruszają w złym kierunku, na przykład jadą pod prąd. Mamy do dyspozycji też wykrycie nieznanego obiektu. Wszyscy od razu tutaj myślą o bagażach na przykład na dworcach, tak, na lotniskach, ale to też jest wykorzystywane na przykład do wykrywania samochodów, które parkują w nieodpowiednim miejscu. Straż Miejska od razu wtedy dostaje precyzyjną informację, gdzie się znajduje samochód, tak, jak długo przebywa, i
od razu wiedzą, gdzie mogą biec z blokadą, że tak powiem, tak? Dodatkowo na przykład tego typu analiza może być użyta do wykrycia, czy zauważenia osoby, która na przykład straciła przytomność, upadła, leży na ziemi i się nie porusza przez dłuższy czas. To też wtedy jest wysyłana taka informacja do centrum ochrony. To wszystko mamy tak naprawdę wbudowane już w kamery, więc w każdym jednym systemie jesteśmy w stanie taką kamerę zainstalować i wykorzystywać tą analizę obrazu do wspomagania właśnie pracy tych pracowników ochrony. No właśnie, dlaczego warto dokonywać takich inwestycji w firmach? Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że ludzkie oko jest doskonałym narzędziem, tak, że idealnie widzi. To nie jest do końca prawda. Mamy kamery, które widzą dużo lepiej niż ludzkie oko. Mamy kamery, które widzą w podczerwieni. Czyli osoba, która normalnie musiałaby patrolować ogromny teren, wystarczy, że będzie miała do dyspozycji kamerę termowizyjną i jest w stanie patrolować teren odległy, nie wiem, 3 km, tak? Widzieć osobę, która w siatce maskującej czołga się po błocie i ta osoba będzie idealnie widoczna jak na czarno na białym, że tak powiem. Panowie, to potężna branża z tego, co mówicie. Branża też nowych technologii. Tak, i potężna armia ludzi. Tak, tak. Dobrze powiedziałem, 300 000 ludzi, to więcej niż polskie wojsko. Stąd też firmy ochrony przyjmują nieraz wartownie w jednostkach wojskowych. To też jest dzisiejszym faktem. Sprzęt też pomaga w tym momencie, jak jest długi pas, jeżeli pas zieleni, pas wykopów czy drzew. A jeżeli powracając do osób bardziej wykwalifikowanych, wyspecjalizowanych, to w tym przypadku przydaje się patrol interwencyjny, który jeździ wokół różnych obiektów, gdzie monitoring, osoba, która siedzi na miejscu, sprawuje kontrolę, to wysyła patrol, który już jest konkretnie uzbrojony zgodnie z zasadami branży ochrony i patrol interweniuje w danej sytuacji, jeżeli dostał taki sygnał. I to też jest porozumiewanie poprzez GSM czy poprzez radiowe sygnały, to też ułatwia pracę wszystkim. No a dla przedsiębiorców, czy dla opiekunów obiektów, czy zarządców jest to, uważamy, że tańszy koszt zatrudniania mniej osób do monitoringu, aniżeli na placu, gdzie tak naprawdę w każdym kącie powinien ktoś stać, bo tam są różne historie. Jaka jest kondycja tej branży? Panowie znacie tę branżę, znacie firmy, ludzi. To jest tendencja wzrostowa, czy to jest schyłek branży? Bardzo wzrostowa. Jeżeli analizujemy na przykładzie naszej firmy poprzedni rok, mamy wzrost rzędu 57%. To jest bardzo dużo, jeśli chodzi nawet patrząc na branżę IT. Także jeżeli chodzi o monitoring, o te nowe technologie. Cały czas zapotrzebowanie jest. Cały czas jest zapotrzebowanie. Jest masa systemów aktualnie w Polsce, które są przestarzałe, które właśnie nie spełniają tej podstawowej funkcji. Tak? Kamera jest, coś nagrywa, ale to jest coś. To nie jest w żaden sposób, może być wykorzystane. I musimy odejść od takiego myślenia, że monitoring to jest wydatek. Tak naprawdę to jest inwestycja, a czasami to jest wręcz nawet i oszczędność. Tak jak tutaj kolega wspomniał o patrolu. Patrol oczywiście może wyjechać, może patrzeć ten teren, ale dużo będzie to skuteczniejsze, kiedy osoba w centrum monitoringu będzie mogła precyzyjnie powiedzieć, że jedźcie tu, bo tutaj coś rzeczywiście się dzieje, tak? Tutaj mogą wykorzystać i analizę obrazu, i kamery o wysokich rozdzielczościach. To im da właśnie tą możliwość precyzyjnego dobierania ludzi w tych miejscach, tam gdzie są oni potrzebni. Kto prowadzi te firmy? Jakie to są firmy? Prowadzą osoby, które mają też uprawnienia związane z branżą ochrony, co też ustawodawca nakłania. To są też osoby, które muszą być przeszkolone, które znają przepisy prawa, ale to są też osoby, które są coachami nieraz, coachami, motywują ludzi, bo tutaj trzeba potrafić zmotywować człowieka, zaangażować i przekazać to dobro, bo tak naprawdę służymy jako służby dobru społeczeństwu. Wspieramy, nieraz wspieramy nawet Straż Miejską. No właśnie, bo chciałem o ten styk zapytać. Straż Miejska, Policja, Ochrona, jak to funkcjonuje? Praktycznie wszyscy działają na froncie. Tu w przypadku monitoringu jest uzupełnianie jakby dobr, gdzie nieraz może być imprezy masowe, gdzie i pomaga monitoring, i pomagają osoby, to czym więcej osób, tym lepiej utrzymać porządek i reakcja. Współpracujemy bardzo dobrze z policją, współpracujemy z Strażą Miejską, z Strażą Pożarną, czy z służbami medycznymi. Także tutaj jest cały czas wspólny mianownik. Tak, a jeszcze pytanie o osoby, które są zatrudniane. To rzeczywiście jest ta mundurówka? Najogólniej mówiąc, kim są ci ludzie, skąd są rekrutowani? W zależności do jakiego działu. Jeżeli mówimy o monitoringu, tu nie potrzeba osób z kwalifikacjami, które mają zezwolenie na broń i tak dalej. A jeżeli chodzi już o patrol, no to już osoby, które mają, mogą być to emeryci, dajmy na to emerytowani wojskowi, czy też policjanci,
policjanci, oni mają przygotowanie, doświadczenie do pracy w tej branży, dalej się spełniają i realizują się w tym, co robią. To jest kwestia wyboru, kwestia rekrutacji. Ta rekrutacja cały czas trwa, bo ludzie się cały czas zmieniają, cały czas jest rotacja, ale to też jest pożądane. Dużo już szkół nawet powstaje, które szkolą pod kątem ochrony. Panowie, jesteśmy w programie gospodarczym, w związku z tym pytanie o ten aspekt ekonomiczny związany z ochroną mienia. Dlaczego panowie wiążecie ze sobą te dwie działalności, prowadzenie firmy i ochrona? Czy to jest po prostu konieczność, ponura konieczność rzeczywistości polskiej, czy jest to, tak jak pan powiedział, inwestycja? Myślę właśnie, że powinniśmy odejść od tego myślenia, że to jest tylko i wyłącznie koszt, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, te kamery mogą, powiedzmy, zredukować ilość tych osób, które są wymagane na obiekcie, zwiększyć skuteczność, zminimalizować straty, ale też monitoring cyfrowy, monitoring IP, to jest dodatkowe narzędzia jeszcze wsparcia. Tak? Oprócz tego systemów nagrywania mamy analizę ruchu, na przykład pieszych, ruchu klientów w sklepie, tak? Które półki są najczęściej odwiedzane, które półki są najczęściej dotykane, więc powinniśmy przestać to traktować jako zwykła kamera, która tylko i wyłącznie nagrywa obraz, a tak naprawdę system, który zaczyna powoli działać jak rój, jak taka zbiorowa inteligencja i wspiera nasze, to wspiera tutaj tych ludzi, wspiera tak naprawdę firmę, którą dana osoba prowadzi. Powracając do tego pytania właśnie ekonomicznego, gospodarczego dla przedsiębiorcy, to jest ważna inwestycja, potrzebna? Ja uważam, że bardzo ważna. Praktycznie po części też chroni przedsiębiorcę, bo to chroni też dobytek, który jeżeli inwestuje w firmę, biurowce czy inne jakieś obiekty magazynowe, hale, to jest cały czas jego inwestycja, ale też chce chronić tę inwestycję. Ochrona do tej pory często była tylko i wyłącznie ubezpieczeniem. Teraz ta branża ochrony i monitoringu coraz bardziej króluje na rynku ze względu na to, też na czasy, jakie mamy. Tak? Ludzie chcą się czuć bezpiecznie, a tym bardziej jak przedsiębiorca dba o przyszłość swojej firmy, rozwój firmy i swoich pracowników, to chce, żeby to też było zabezpieczone. Także uważamy, że to jest inwestycja, a nie z dużym kosztem. To ja na koniec, bo nie mogę się powstrzymać od zadania panu pytania, jak może wyglądać taki najciekawszy system monitoringu przyszłości, tej najbliższej, za rok, dwa? Czego możemy się spodziewać? Po pierwsze właśnie systemów z dużo lepszą analizą behawioralną, gdzie jesteśmy w stanie, oprócz już takich prostych rzeczy jak detekcja twarzy, już powoli wprowadzamy systemy, które analizują płeć, wiek. Do tego mamy właśnie śledzenie obiektu, czyli wiemy dokładnie, w których miejscach się on poruszał. Aktualnie nasze systemy wysyłają już do centrum metadane, czyli to już są takie krótkie informacje, które w znaczny sposób przyspieszają późniejsze wyszukanie informacji. Bo co innego jest monitoring na żywo, ale później trzeba te informacje też jeszcze wyszukać i z tego wszystkiego znaleźć. Więc myślę, że za te kilka lat, jak się spotkamy, rozdzielczości, o których już będziemy mówić, tak, czyli aktualnie mamy kamery, które mają zasięg tam powiedzmy do 20 km, no to powiedzmy nawet sprawa mura, no to będziemy to raczej podwajać albo mnożyć przez 4. Także myślę, że to raczej w tą stronę pójdzie. Wszystko oczywiście dla dobra, tak, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, tak, i żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie i precyzyjnie właśnie wybierać te informacje z całego tego monitoringu. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę o bezpieczeństwie, o naszym bezpieczeństwie, ale także firm i przedsiębiorstw, o czym stosunkowo mało do tej pory się tutaj u nas na Wybrzeżu mówiło. Ireneusz Damps oraz Mateusz Zapotoczny. Dziękuję panom raz jeszcze. A teraz przegląd informacji ekonomicznych. Rewolucja na torach na Pomorzu. Od 13 grudnia mieszkańcy Gdyni mogą podróżować SKM-ką do Kościerzyny. Przewozy regionalne rozszerzyły swoją dotychczasową ofertę. Pociągi kursują między Gdynią, Chylonią a Gdańskiem. Pomorska Kolej Metropolitalna otworzyła nowy kierunek z Gdyni przez lotnisko do Gdańska, a Pendolino skrócił przejazd do Warszawy, Rzeszowa i Katowic. Zniknęło natomiast połączenie kolejowe ze Słupska do Ustki. Urząd Marszałkowski tłumaczy zawieszenie zbyt małą liczbą pasażerów. Pociągi znowu mają się tu pojawić w wakacje. Dotychczas na tej trasie codziennie kursowały dwie pary pociągów przewozów regionalnych. Wyburzenia domów w Starych Babkach. Wieś leżąca na trasie, gdzie budowana będzie trasa szybkiego ruchu S7 do Warszawy, znika z mapy Pomorza. Niemal wszyscy właściciele budynków otrzymali już odszkodowania. Na należne rekompensaty czekają nadal właściciele gruntów z pobliskiego Orłowa. Zdaniem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szybki tryb wywłaszczania dotyczył tylko osób, które były pozbawiane nieruchomości. Właściciele przejmowanej ziemi obsługiwani są w normalnym trybie.
Wyremontujcie halę Oliwia. Tak radzą zachodni specjaliści od architektury. Przez 3 dni na zlecenie Gdańska analizowali możliwości urbanistyczne tego rejonu miasta. Wniosków jest kilka, ale ten dotyczący modernizacji hali, zdaniem gości z Holandii i Austrii, jest najważniejszy. Na Wyspie Sobieszewskiej oddane zostały trasy do spacerów, jazdy na rowerze, a zimą nawet dla biegaczy narciarskich o długości 33 km. Frekwencja podczas pierwszego wspólnego biegu mimo chłodu i deszczu przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W tym roku przeciętny Polak wyda na święta 1280 zł, ponad 120 zł więcej niż rok temu. To jest Forum Gospodarcze. Jaka jest rola ochrony mienia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Teraz opinia ekspertów. Ochrona to jest właściwie podstawa bezpieczeństwa każdej firmy. Jeżeli mówimy tutaj o ochronie związanej na przykład z monitoringiem wizyjnym, wiąże się ona również z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ponieważ ten monitoring pozwala również wcześniej wykryć pożary, pozwala sterować później ewakuacją ludzi. Widzimy po prostu, co się dzieje, możemy udostępnić to służbom ratunkowym. Natomiast ważne jest też to, żeby od początku dbać o ochronę przeciwpożarową, już od etapu budowania firmy, projektowania, wyposażania jej w odpowiednie systemy przeciwpożarowe i dbania o właściwy serwis, który będzie robić firma posiadająca odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Rozwój branży ochrony ukierunkowany jest coraz bardziej w wyspecjalizowanie pracowników ochrony na poszczególnych stanowiskach, podnoszenie ich kwalifikacji, a także wykorzystanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych i ich możliwości analitycznych. Przykładem tego może być monitoring wizyjny. Jest to usługa, która daje dużo oszczędności dla klientów, a także możliwość zarobienia większych pieniędzy dla firm świadczących tego typu usługi. 300 tysięcy ludzi w branży ochroniarskiej w Polsce, z drugiej strony najnowocześniejsze technologie do dyspozycji. A wszystko po to, żeby działalność firm i instytucji prowadzona była w naszym kraju bezpiecznie. To było Forum Gospodarcze. Do zobaczenia.